zdrowe. Masz coś? Wielkodusznego aktu. Ksiądz Józef Warszawski, kapelan zgrupowania Radosław, w swoim kazaniu w czasie powstańczym w Warszawie dawał nadzieję walczącym. Jego słowa niech będą dla nas wprowadzeniem w tę celebrę. Bóg przegrać walki żadnej i z nikim nie może. Dlatego my przegrać nie możemy. Choćby nam trzeba było wstąpić aż na krzyż, tak jak Chrystusowi. Choćby nam trzeba było w grobie położyć się trupem, tak jak zwycięzca na Golgocie. W mariackiej farze, przy licznych wizerunkach maryjnych, krakowianie serdecznie modlili się wtedy za powstańców w roku 1944. Oddawali ojczyznę w ręce Matki Zbawiciela na Golgocie. A my dziś przyzywamy opieki Najświętszej Maryi Panny, której ikona częstochowska w kaplicy Kruchty święci 50. rocznicę koronacji i dzisiaj szukamy natchnień dla ojczyzny naszej. Dziękujemy serdecznie za przewodniczenie mszy świętej najdostojniejszemu arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu, profesorowi Markowi Jędraszewskiemu. Cieszymy się na uczestnictwo wielu dostojnych krakowian i gości. Są z nami wojewoda małopolski Piotr Ćwik, przewodniczący, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Bolesław Kosior, przedstawiciel prezydenta miasta Krakowa, parlamentarzyści, samorządowcy. Szczególnie witamy uczestników Powstania Warszawskiego. Wśród nas obecni są generałowie, jest Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, kombatanci, organizacje niepodległościowe, harcerze i liczne poczty sztandarowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy Kościoła, której źródłem i szczytem jest zawsze Eucharystia. Jezus opowiedział tłumą taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych perek. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie. Chodź się na rowę, chodź coś, chodź.
Polska jest takim skarbem. I Polska jest taką perłą. Najcenniejszą. Dla której warto sprzedać i oddać wszystko i ją tylko mieć. Oczywiście przy powieści Chrystusa, któreśmy przed chwilą słyszeli, odnoszą się przede wszystkim do Królestwa Bożego. Ale Królestwo Boże to ta szczególna rzeczywistość pewnego napięcia między człowiekiem a wartością. Wartością tak wielką i niezwykłą, że człowiek jest gotów zrezygnować ze wszystkiego, by tę wartość posiąść. I dlatego Pan Jezus mówił, że Królestwo Boże należy do gwałtowników, do ludzi, którzy są gotowi zaryzykować dla tego Królestwa naprawdę wszystkim. Zdajemy sobie sprawę także, że zwłaszcza w czasie zaborów, w świetle chrześcijańskiej wiary, także w świetle tej prawdy o skarbie i o perle, myślano o Polsce. I to sprawiało, że kolejne pokolenia Polaków były gotowe oddać wiele, niekiedy wszystko, aby Polska zmartwychwstała. I prawda o Chrystusowym zmartwychwstaniu była dla wielu natchnieniem, że także Polska zmartwychwstała. I stąd 100 lat temu, kiedy wreszcie nadszedł czas upragniony, mówiono o zmartwychwstaniu niepodległym. W świetle tego, jak przeżywano odnaleziony skarb, perłę, najbardziej drogocenną z drogocennych, możemy najpierw zrozumieć tragedię, którą przeżywali Polacy w 1939 roku. Zdradzeni, po raz czwarty rozebrani, po raz kolejny osamotnieni. Ale też w świetle tej prawdy, czym jest Polska jako skarb i jako drogocenna perła, możemy zrozumieć, czym dla Polaków, a zwłaszcza dla tych, którzy mieszkali wtedy w Warszawie, była godzina 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17. Przed chwilą wsłuchiwaliśmy się w jęk syren, przypominających tamten czas i tamtą godzinę i tamtą euforię. Bo mimo to, że Polska ciągle znajdowała się w szponach zaborców Związku Sowieckiego i Niemiec hitlerowskich, to naraz Warszawa, stolica, była symbolem wolnej Polski. I możemy zrozumieć także entuzjazm i wzruszenie tylu Polaków, którzy widzieli wreszcie w tym niezłomnym mieście biało-czerwone flagi. Czekali, że ten zasiew wolności, ten skrawek wolnej Polski naraz się rozszerzy, nawet jeśli trzeba będzie zmagać się o wyrwanie kolejnych połaci polskich z niewoli.
i że powstanie na nowo Rzeczypospolita. Biało-czerwone sztandary nad Warszawą. Ale równocześnie rozkaz Hitlera, by każdego mieszkańca Warszawy zabić, że nie wolno brać żadnych jeńców, że stolica Polski ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Nikt w Warszawie nie wiedział o takim rozkazie. Ciągle panował entuzjazm i radość, że wystarczy jeszcze kilka dni zmagań, a Polska będzie wolna, począwszy od wolnej Warszawy. I ten nastrój, i tę prawdę o powstaniu w jakiejś mierze symbolicznie wyraża los wojny. Bo tam właśnie, 4 sierpnia, w pałacu Michla numer 4, zebrali się powstańcy na chwilę odpoczynku, ale także i radości. I jeden z nich, nieznany jeszcze, młody poeta, Józef Ziutek-Szczepański, napisał treść piosenki, która stała się hymnem nie tylko woli, ale całej powstańczej Warszawy. Pałacyk Michla, Żytnia, Pola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki, są. A potem ta opowieść o tym, że trzeba czuwać, że trzeba wytężać słuch, że trzeba mieć ciągle młodego ducha i że każdy z chłopaków chce być ranny, bo go za chwilę przytulą do siebie sanitariuszki, modowe panny. I kończy się ta pieśń jakże znamiennymi słowami: lecz na nic szafy i granaty, za każdym razem dostają baty i co dzień zbliża się chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej! Niełatwo było doczekać tej szczęśliwej chwili powrotu do cywila. Bo wtedy, kiedy powstawał ten swoisty hymn powstańców, zaczynała się rzeź woli. W dniach od 5 do 7 sierpnia 1944 roku mordowano systematycznie ludność cywilną tej dzielnicy Warszawy. Nie wiem dokładnie, ile było ofiar. Mówi się od 30 do 65 tysięcy mordowanych nieustannie, całymi rodzinami. Nie oszczędzano nikogo, nawet najmniejszych dzieci. Mówi się, że to był przejaw najbardziej brutalnej masakry ludności cywilnej dokonanej w czasie II wojny światowej w całej Europie. Że prawdopodobnie była to największa w historii naszego narodu pojedyncza zbrodnia popełniona na Polakach. I rzeczą znamienną jest także to, że żaden z dowódców odpowiedzialnych za tę masakrę nie poniósł żadnej odpowiedzialności cywilnej po zakończeniu wojny. Co daje niewątpliwie bardzo ważny
moment zastanowienia się, co może znaczyć państwo prawa. Jeżeli nie ma w tym państwie odniesień do wartości najbardziej podstawowych, to znaczy moralnych. I to jest jeden wątek tego powstania symbolizowany przez los woli. Z jednej strony radość zwycięstwa, a z drugiej strony masakra ludności cywilnej. A potem całej struktury materialnej stolicy Polski. I drugi wątek, który powoli gasł wraz z upływem kolejnych dni. Miało ich być najwyżej 4 do 5. Powstanie trwało dni 63. Warszawa stawała się coraz bardziej jednym wielkim gruzowiskiem i ogromnym cmentarzem. A stawała się taka, ponieważ nie przychodzili ci, którzy mieli wesprzeć powstańców, którzy mieli być powitani przez powstańców jako gospodarze, po to, aby razem dalej walczyć ramię w ramię ze wspólnym hitlerowskim wrogiem. Armia Czerwona stanęła na granicy Wisły i patrzano tylko, jak kolejne pożary zajmują kolejne kwartały miasta. I patrzano na bombardujące pozycje powstańców, bombardowane przez samoloty nieprzyjaciela, ostrzeliwane. Patrzano na ten huk, na te dymy, na pożogę pożarów i czekano cynicznie, aż to wszystko się skończy. Ten sam autor piosenki o Pałacu Michla pod koniec sierpnia, kiedy padała już starówka, na kilka dni przed swoją śmiercią, zdołał napisać jeszcze jeden wiersz spośród wielu innych powstańczych, ale wiersz szczególny. Wiersz zwrócony do Armii Czerwonej, noszący jakże znamienny tytuł Czerwona Zaraza. Czekamy Ciebie, Czerwona Zaraza, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci była zbawieniem witanym z obrazu. Czekamy Ciebie, Ty zwlekasz i zwlekasz. Ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem naszej zagłady pod Warszawą. Czekasz. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi Ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Zapowiedzią tych czasów wolnej Polski, ale i jakby już przed smakiem, że ona będzie, była wizyta pielgrzymka Jana Pawła II 35 lat potem, w czerwcu 1979 roku. I właśnie wtedy po raz pierwszy Polacy zebrani na Placu Zwycięstwa w Warszawie, ale Polacy słuchający słów papieża
na całej Polsce, w całej Polsce, w całej naszej ojczyźnie. Nogi wreszcie z ust Jego, wolnego, w pełni człowieka, Polaka, jedynego w tak wielkich dziejach naszego narodu. Usłyszeć najpierw prawdę o tym, czym naród w swojej istocie jest. Papież mówił wtedy, jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie. W tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna. Najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. W świetle tej prawdy o narodzie, jako wspólnocie, papież mówił o powstaniu warszawskim. Jak nikt dotąd na polskiej ziemi przez całe 35 lat od chwili wybuchu powstania 1 sierpnia 1944 roku aż do momentu kapitulacji na początku października. I słowa papieskie, jakżeż wspaniałym są komentarzem do słów ojca Józefa Warszawskiego, słów przytoczonych na początku tej mszy świętej przez księdza prałata, kustosza tego mariackiego sanktuarium i proboszcza parafii katedralnej w Krakowie. Bo papież mówił wtedy, otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, a zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami. Jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus. Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus. Bo w tym kryterium odnoszącym się do losu każdego poszczególnego człowieka, ale także dla losu polskiego narodu, wpisane jest w ten los i do tego losu należy zmaganie, cierpienie. Niekiedy wydawałoby się tak wielkie zniszczenie, że już nie ma żadnej innej nadziei. Ale na koniec zmartwychwstanie. I te słowa papieża wtedy, 35 lat po powstaniu, 39 lat
które dzielą nas, dzielą nas dzisiaj od tamtych Jego słów. Przypominają nam raz jeszcze o tym, kim jesteśmy jako naród. Kim i czym powinniśmy się stawać jako naród. Ciągle wpatrzeni w Jezusa Chrystusa. Tego, który ostatecznie jest zwycięzcą wszelkiego zła, wszelkiego grzechu, wszelkiej śmierci. Wpatrzeni w Niego ostatecznego zwycięzcę dźwigamy się my, każdy z nas osobno, ale także jako naród, z naszych porażek i klęsk. I chcemy iść za Nim, głosząc Jego Chrystusa w porę i nie w porę. Jest to przesłanie bardzo wyraźne dla nas dzisiaj, kiedy Europa znajduje się w bardzo szczególnej, trudnej, wręcz kryzysowej sytuacji, kryzysu własnej tożsamości. Bo odrzuca Chrystusa, lekceważy swoje chrześcijańskie korzenie, wybiera wolność, która okazuje się pseudo wolnością, bo poddawaniem się czysto materialnym i hedonistycznym wartościom, nie mającym nic wspólnego z tym, co Chrystus mówił o skarbie odnalezionym w ziemi i drogocennej perle, dla której zostawia się wszystko. Jakże znamienne są słowa, które przed wiekami usłyszał prorok Jeremiasz, słowa Boga skierowane do Niego. Słyszeliśmy je w dzisiejszym pierwszym czytaniu. W jakiejś mierze mamy prawo, a nawet obowiązek odnieść je każdy z nas osobiście do siebie. Ale także mamy prawo i obowiązek odnieść je do rozumienia siebie jako polskiego narodu we współczesnej Europie. A Bóg do Jeremiasza mówił tak. Jeśli będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami, uczynię z ciebie niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników. Nasze dzisiejsze eucharystyczne spotkanie, drodzy siostry i bracia, to łączenie poprzez serdeczną pamięć ofiar powstańców warszawskich, ofiar ludności cywilnej Warszawy sprzed 74 lat z ofiarą Chrystusa. Właśnie po to, aby błagać dla nich o Boże miłosierdzie i pokój. Aby modlić się za nas, by ich trud życia, ofiary, heroizmu aż do końca nie pozostał w nas czymś straconym, nie daj Boże, zlekceważonym.
by stał się czymś, co buduje naszą odwagę dzisiaj. Naszą odwagę w patrzeniu na Polskę jako drogocenną perłę i jako skarb zanurzony w tej ziemi. Skarb, który trzeba ciągle na nowo wydobywać, by stał się naszym wspólnym dobrem, by stał się treścią naszej Rzeczypospolitej. Amen. Módlmy się za zaangażowanych w przygotowanie obchodów stulecia niepodległości Polski, aby swoją pracą utwierdzili w obywatelach poczucie wartości wolnej ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych w obronie naszej ojczyzny, szczególnie za ofiary cywilne i wojskowe powstania warszawskiego, aby Bóg wynagrodził ich bohaterstwo i ofiarę wieczną chwałę. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy praktykując na co dzień miłość bliźniego, stali się zaczynem miłości i pojednania w świecie. Ciebie prosimy. Boże, Ty przez wieki zapewniałeś naszemu narodowi pomoc i obronę. Wysłuchaj modlitwy, które do Ciebie zanosimy i nieustannie otaczaj naszą ojczyznę opieką swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękuję wszystkim obecnym, którzy dołożyli starania, żeby ta nasza modlitwa była pięknie odebrana i odbyta. Serdecznie dziękuję. Pan z Wami.
będzie błogosławiony. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Pan błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.